Witam, dzień dobry, Kamil Cebulski. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Dzisiaj rozmawiamy z Gosią i mamy chyba wszystkie tematy. Jesteśmy swoimi kopiami, można by tak powiedzieć, bo no raz robimy różne cuda z naszymi dziećmi, a dwa już uzgodniliśmy, że razem nie lubimy księgowych. Może niekoniecznie księgowych, ale całej tej księgowości, bo z tego co wiem, Gosia 3 razy zmieniała biura rachunkowe. Tak ją to wkurzało, a ani programistą, ani księgową nie jest, że założyła firmę programistyczno-księgową. Czyli tworzy platformę dla księgowych, na której rozliczają jakieś 20 tysięcy firm, rozlicza się za pomocą Gosi oprogramowania. Więc Gosia, witam w rozmowie i opowiadaj, czy to prawda i jak to było? No, witam serdecznie. Trochę prawda, trochę nieprawda. Bo tak naprawdę to, co prawda, to, że dzieci nas interesują i edukacja, to się zgadzam. Księgowości ja też nie lubię, ale to za dużo powiedziane. Ja nie mogłabym być księgową. Po prostu po godzinie już bym rozwaliła jakby ten system, sposób pracy, chciałam go zmienić i to czasami się no niestety nie da. Natomiast chciałabym zmienić ogólnie tą branżę, tak? Bo ja mam, właściwie firmy to prowadzę od 16 roku życia. Jakoś tak się złożyło, że jeszcze w liceum, to były już dawne czasy, ja zaczęłam, kiedy internetu nie było. Jeszcze miałam wtedy coś takiego, co było początkami internetu, to był taki BBS, czyli taka sieć, prawda, że mail szedł 3 dni z Wrocławia do Gdańska. No, długa historia, można opowiadać, ale to były inne czasy, ale bardzo ciekawi ludzie. No i to mnie tak zainspirowało, że ta technologia gdzieś tam jednak w tym życiu pomaga i jakoś z tą technologią się związałam, chociaż ja wierzyłam całe życie, że jestem humanistą. I pierwotnie miałam studiować w ogóle anglistykę na uniwersytecie. A skończyłam na marketingu, a pracuję w bardzo technicznej branży, tak naprawdę. No i tak naprawdę ta księgowość to się gdzieś tam pojawiła. Właściwie to mogę powiedzieć tak, ja mam już szczęście. Tak przyjęłam i tak się tego trzymam i to się tak dzieje. To znaczy na czym to polega? Kiedyś dawno, dawno temu miałam firmę, która się zajmowała składem książek, publikacji, takich rzeczy. I pojechałam sobie na takie targi do Poznania, gdzie wrzuciłam wizytówkę jakiejś firmie do takiego tam pudełeczka. No i wygrałam program księgowy. Po co mi program księgowy? W ogóle po co mi program do jakiejś spółki, gdzie ja się tym ani nie interesuję, ani to nie jest mój jakiś temat. Ten program sprzedałam, potem myśmy tam zaczęli coś tam robić, wdrażać, poznaliśmy trochę tych ludzi, tak się zaczęło, stwierdziliśmy, że bo ja to potem z moim chłopakiem, wtedy teraz obecnie mężem, gdzieś tam razem sobie tam w tym temacie zaczęliśmy działać. No i gdzieś tam moje losy się zaprowadziły do tej księgowości. A potem jak już założyliśmy spółkę, która już potrzebowała takiej porządnej księgowości, bo to była najpierw spółka z o.o., potem spółka akcyjna, to odkryliśmy, jaki ten świat jest, no niestety straszny, tak? Dwa światy różne, tak? Ktoś do ciebie mówi jakimiś skrótami, czwórki, piątki, jakieś cuda. Jakieś konta, nie wiadomo o co chodzi. Ile pieniędzy masz na koncie, nie? Także to było tak, że dalej tak jest i wczoraj nawet byłam na takim spotkaniu z bardzo ciekawymi ludźmi, właścicielami biur rachunkowych i oni dalej mają ten problem, że ten klient przychodzi i on myśli, nie wiem, co ma zrobić, jak klienta pozyskać, a oni myślą o jakichś innych zupełnie kwestiach, zadają mu pytania, których on nie rozumie. Wstyd nawet powiedzieć, ale jak taki prezes spółki dostaje jakieś sprawozdania, to on się nie przyzna, że on nie rozumie, co tam jest. No tam mniej więcej to przeczyta, ale to czy on tak szczerze... Ja ci powiem nawet, Gosia, więcej. 80% prezesów nie wie, że ich firma jest w stanie likwidacji, znaczy w stanie upadłości. Wiesz, to są bardzo ciekawe przypadki, natomiast te dwa światy są kompletnie inne, tak? I oni mają całkiem inne problemy. I myśmy sami chcieli sobie to jakoś tak połączyć, powiązać, no nie wiem, mnie interesuje, nazwijmy to, kiedy będę miała pieniądze na koncie. No suma sumarum, no biznes się po coś prowadzi, tak? No jedna rzecz to misja, że ulepszasz świat, dostarczasz jakieś fajne rozwiązania. No druga rzecz, że chciałby, żeby był z tego jakiś efekt. A księgowego to kompletnie nie interesuje. On, właściwie jego to nie interesuje. Jego interesują jakieś wirtualne informacje, które są często już, jak to mówią, prehistorią. Zostajesz i one są już dla ciebie nieistotne wtedy. One są już dawno. I myśmy chcieli to jakoś inaczej do tego podejść. Przez pewien etap też zajmowałam się w ogóle czymś takim bliskim jak księgowość. To się nazywało controlling, czyli to było
takie robiliśmy projekty dla dużych korporacji, gdzie ja sobie mogłam popatrzeć, jak duże firmy, nie wiem, niemieckie, amerykańskie czy inne sobie tam to wszystko organizują, te liczby w tych Excelach i co z tego wynika, tak? I ta księgowość była jednym, a ten kontroling to zupełnie coś innego. No i mi się ten kontroling spodobał. Mówię, no to zróbmy to może tak, że taka mniejsza firma też może przecież tak myśleć i mieć więcej tych pieniędzy na koncie, tak? Bo suma summarum gdzieś tam do tego się zmierzy. No i chcieliśmy znaleźć takie biuro, które nam to zrobi i jakby pierwsze biuro niby udawało, że zrobi, a po pół roku, jak myśmy poprosili, że czemu to tak nie jest, to wielka była awantura, no to się rozstaliśmy. Drugie biuro nie sprostało. No i znaleźliśmy trzecie biuro, które właściciel był niezwykle otwartym człowiekiem i stwierdził, że inni klienci też mają taki problem, że oni chcą tym biznesem zarządzać, a nie tą księgowością w sumie. Księgowa robi księgowość, a szef firmy robi co innego. No więc zaczęliśmy tworzyć wspólnie pomysł na jakieś takie rozwiązanie. A ponieważ ja stwierdziłam, że jedno biuro to trochę mało, to zaprosiliśmy do współpracy biur łącznie 7 z różnych części Polski, żeby się zastanowić, co oni robią, jak pracują, jacy są klienci. Włącznie z tym, że robiliśmy nawet takie u nich badania ze stoperem w ręce. To znaczy siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak księgowa pracuje, ile czasu zajmuje jej co. I to, co było najciekawsze, to najwięcej czasu nie zajmowało jej wcale wpisywanie czegoś, tylko odbieranie telefonów. I ona się zawsze denerwowała. Tak. A dla klienta to było najważniejsze, bo on akurat tu i teraz miał problem, bo chciał kupić, dokładnie, nie wiem, samochód w leasingu i nie wiedział, czy to się opłaci, nie opłaci, co z tym zrobić. A ona mówiła, dzisiaj nie może pan dzwonić, bo dzisiaj jest 19. No jak nie wie pan, że 19 to się nie dzwoni? Do księgowej? No, jak to? Nie dzwoni się. Ona była zła, on był zły i zawsze się kończyło źle. No więc stwierdziliśmy, że coś tu jest nie za bardzo. No i zaczęliśmy rozwijać Taxo jako taką platformę, która to ma dwa oblicze, bo ty powiedziałeś trochę, z czym ja się właśnie nie mogę zgodzić, że ta platforma pomaga księgowym rozliczać. Nie, ona nie pomaga księgowym rozliczać, ona robi coś innego. Znaczy klientowi pomaga widzieć to w postaci takiej mniej księgowej, to znaczy ona jest wtedy nie księgowa, my nie posługujemy się tam taką chociażby językiem księgowym, tylko prostym językiem, typu na przykład system ci patrzy, kiedy ci kontrahent zapłaci, ale nie tak w rozumieniu księgowym, tylko on sobie sprawdza, że jeśli on ci co miesiąc płaci z 8-dniowym opóźnieniem, to on ci to wpisze, że on ci zapłaci tam faktura, termin plus 8 dni. I to jest dla ciebie ciekawa informacja, no bo ty się nie możesz tych pieniędzy spodziewać wcześniej, więc wcześniej ich nie zapłacisz, prawda? To są proste rzeczy wszystko. Potem co system robi? System na przykład analizuje twoje koszty i mówi tak, co miesiąc masz fakturę za internet, ale 2 miesiące temu jej nie ma, tak? I tak, ta faktura jest przeciętnie na 100 zł czy 200, podatku jest tyle, VAT-u jest tyle. No i on ci robi tabelkę, stracisz tyle podatku, jeśli nie zdobędziesz te faktury, tak? To są takie w sumie proste rzeczy, natomiast takie rzeczy, które by się oczekiwało, że księgowa robi, ona tego nie robi, bo nie ma na to czasu. I tutaj sobie trzeba powiedzieć, że dla księgowych robimy z kolei zupełnie coś innego. To znaczy im staramy się ten świat zautomatyzować, tak? Bo oni mają inne problemy. Oni mają tak, jeden klient jest taki budowlany, drugi jest internetowy, trzeci ma sklep e-commerce i każdy ma inne zupełnie dokumenty, płatności i tak dalej. Mają różne systemy, więc my staramy im się to wszystko zamienić na taką elektroniczną postać, żeby ta księgowa jak najmniej tego takiego klepania ręcznego miała, czyli wszystko jest automatyzowane, ale żeby z kolei uwolnić jej ten czas na to myślenie, tak? Czyli na tą pomoc, analizę i tak dalej, co oczywiście jest bardzo żmudnym procesem, bo zmiana pewnego utartego toku pracy, sposobu jest trudna, tak? Oderwanie się od papierowych, tak, karteczek i pisanie na nich długopisem, flamastrem, zakreślanie, to jest tak przyzwyczajenie mocne absolutnie, że ciężko jest im powiedzieć, że macie drugi monitor, tu macie skan, klient napisał i zapomnijcie o pisaniu flamastrem. W ogóle tak, to jest... To jest dziwne, że dzisiaj jeszcze nie jest w standardzie w ogóle w nawet najmniejszym biurze rachunkowym, że po prostu każdy dostaje login i hasło i sobie wchodzi i przegląda skany wszystkich swoich faktur i tak dalej, bo kiedyś na przykład potrzebujesz faktury za zeszły rok, czy tam PIT za zeszły rok, czy cokolwiek, aktualny bilans, czy rachunek zysku i strat za zeszły miesiąc, to trzeba wziąć telefon, zadzwonić, cześć tam Marysiu, czy mogłabyś mi podesłać, oczywiście przyjedź sobie zabierzesz.
też, tak? A czemu nie login i hasło i sobie samemu nie można tego pobrać? Właśnie, a co jest najciekawsze, księgowi to są naprawdę fantastyczni ludzie. To muszę jakby powiedzieć, że to są omnibusy. Ja teraz na przykład jeżdżę dużo do Wielkiej Brytanii, tam pracuję też z księgowymi. Oni mają raj, oni mają prosto, oni mają przyjazny urząd, który im wysyła maila. Dzisiaj zmienił się ten przepis, to dotyczy twojej firmy. Ja wiem, bo ja takiego maila dostałam, mówię, wow, kurczę, to tak można. W Polsce księgowy dostaje tyle na głowę, absolutnie, naprawdę nie ma czasu dla tego klienta. Więc żeby wyjść z tej takiej trudnej, patowej sytuacji, to trzeba cały proces trochę zmienić. Natomiast faktycznie z jednej strony tak już czysto jakby, żeby czas im oszczędzić, no to robimy tą automatyzację, zamieniamy te skany na dane, łączymy różne systemy, tłumacząc z chińskiego na rosyjski, czyli klient ma system A, księgowy ma system B, wszystko właściwie, co się da, to łączymy, ale tak naprawdę cel jest inny, no, żeby uwolnić ten czas, trochę zmienić tą perspektywę i pomóc temu klientowi prowadzić lepszy biznes, bo to głównie przecież o to chodzi, jeśli ktoś może mu doradzić, a on nie ma swojego dyrektora finansowego czy kogoś, kto mu pomoże, no to któż ma mu pomóc, nie? Także gdzieś tam taką misję mamy i to jest pomoc zarówno od strony organizacyjnej, ale też psychologicznej. Tak? Ja się śmieję, że moglibyśmy tutaj otworzyć dział doradztwa takiego psychologicznego, bo to jest bardzo duża praca z sposobem myślenia, mentalnością i wieloma takimi rzeczami. Natomiast efekty są takie, że naprawdę jesteśmy zadowoleni, jak klient jest zachwycony, że w końcu ktoś mu, i to wcale nie szukając dziwnych rozwiązań, oszczędził tych podatków w proste sposoby, tak? Znalazł mu brakujące faktury, brakujące koszty i tak dalej, nie szukając jakichś, że tak powiem, kreatywnych rzeczy, do tego nigdy nie namawiamy, ale jest to taka realna korzyść, realny pieniądz, tak? Albo lepiej zarządzi tym swoim pieniądzem na koncie, bo wie, kiedy on spłynie, może inaczej planować sobie te wszystkie rzeczy. No to są tego typu rzeczy. A co jeszcze było jakby istotne w tym naszym pomyśle, bo wszyscy mówią, jakieś rewolucje się robi, tak? I czy nie wiem, czy Uber jest rewolucją? No poniekąd tak, a poniekąd no dalej się jeździ tymi samochodami, tak? No to tutaj, czy my zmieniamy całkiem ten ich świat? To trochę tak i trochę nie, bo my na przykład bardzo mocno podeszliśmy do tego, że oni pracują na jakimś tam programie i my go nie zmieniamy. My raczej się do niego podłączamy, tak? Czyli ktoś ma to, co lubi, ten swój etap przyzwyczajenia 20-letniego, 10-letniego, ale klient już ma tą komórkę, to okienko w internecie, w sumie nawet z bardzo, bardzo starego systemu. On nawet nie wie, co jest po tamtej stronie. To może być tak stare, że się za głowę można złapać, że to jest tak stare. No to ja ci powiem ci, Gosiu, że w grudniu zeszłego roku kupiłem jedną spółkę, która gdzieś tam miała księgową swoją, takie małe biuro rachunkowe. I teraz były te sprawozdania elektroniczne do zrobienia. No to nie zrobili mi takiego sprawozdania, ponieważ ich oprogramowanie nie obsługiwało takiego cuda. No technologia jest taka teraz, ja robię takie spotkania dla księgowych. Księgowość za 15 lat, nie? Ja im opowiadam to wszystko i roboty, to są w ogóle przerażenia, jakieś roboty, co my będziemy robić, jak będą wszędzie roboty. Ale jak im opowiadam tu elektronicznie, tu, tak, no to oni mówią, Boże, to co ty mówisz, to nie za 15, tylko za 5 lat. Ja mówię, no tak, no to może być i szybciej, nie? No to przecież tu się nie ma co z tym kłócić. No klient ma komórkę, internet i czas z tym jakoś się zaprzyjaźnić, tak, i jakby w tą stronę idziemy, no i jakby projekt jest fajny, natomiast jest bardzo długotrwały. Ja przewidywałam, że to będzie szybciej, ale ponieważ my pracujemy głównie z mentalnością, a nie z technologią, technologia jest tu najprostsza. Tak, najprostsza. Znaczy my mamy bardzo zaawansowane rozwiązania, ale to jest najprostsze w tym wszystkim. Najtrudniejsza jest praca jednak z ludźmi, zmianą sposobu itd. itd. Ale wiesz, także to już trochę. Mi się wydaje, sobie tak teraz myślę, dlaczego jeszcze nikt nie ma tego loginu i hasła i tak dalej. Być może jest to związane z tym, że to by zmuszało nieco księgowych do takiej pracy aktualnej, a nie zrzucania wszystkiego na ten 19, czy jak są sprawozdania roczne, no to na ten ostatni dzień, bo jednak klient się będzie musiał zalogować i mógł zalogować i zobaczy, że jeszcze zeszły miesiąc nie jest zaksięgowany.
zdecydowany. I no. Takie a myślenie mi przyszło strach, w związku... Jest taki strach, że klient mi tu patrzy, co ja tu robię. Tak? Dokładnie, ale wiesz co, w związku z tymi elektronicznymi sprawozdaniami, które trzeba było, księgowi byli zobowiązani, zawsze byli zobowiązani do wystawienia do końca marca. Tylko jak tam nie było podpisu elektronicznego, to tak naprawdę, czy to zostało zrobione na koniec marca, czy w połowie maja, to tam nikt na to specjalnie nie patrzył, tak? I nagle na księgowych taki strach wszedł, że choć kary za to nie ma, znaczy muszą zrobić do końca marca, ale kary za to nie ma żadnej. To się nagle wszyscy spieli. A jak nie ma kary, to wiadomo, że... Czyli nie ma zobowiązku, tak? Natomiast trochę muszę też kontrze powiedzieć, bo jakbyś teraz sobie... Bo to jest bardzo ciekawe. Jak ja rozmawiam o tak jak teraz, to oczywiście zgadzam się. Jak rozmawiam z księgowym, to on mówi tak, ale to ja nie zrobiłem, bo to klient nie przyniósł. Bo to klient nie zrobił tego tamtego i przyniósł za późno dokumenty. Gdyby oni mieli wybór, to oni wcale nie chcą to robić 19. Dlatego ja im mówię, jak sprawicie klientowi, że on ma wygodnie, to dla was będzie lepiej. Jak klient może zrobić komórką, no mamy taką apkę, nie robisz fotkę faktury i ta faktura spłynie szybko, od razu jak on ją dostanie. A nie jak musi z nią przyjechać, bo komuś się chce jeździć, nie ma parkingu i tak dalej. To jest jakieś abstrakcyjne. Ja już nie jeżdżę od wielu lat, nie? Natomiast chodzi o to, że jak klient będzie miał wygodniej, to oni będą mieli lepiej, bo będą mieli wszystko szybciej. Bo będą mieli szybciej, nawet jeszcze w trakcie miesiąca, a niekoniecznie czekać na zamknięcie miesiąca. Dużo jest takich rzeczy, tak? W tej chwili naprawdę to wszystko się składa z bardzo drobnych kamyczków, które jak rozwiążesz na różnych elementach, bo księgowy powie, klient nie robi tego, zapomina, spóźnia się, jakichś tam poszczególnych czynności. A jak pytasz klienta, mówi, no dobrze, ale ja nie wiem jak to zrobić, ja tego nie rozumiem, mi to zajmuje pół dnia, mi się też nie chce tego robić. Ja nieraz muszę usiąść, zrobić jakieś tam, nie wiem, sprawdzić coś. Mówię, kurczę, ja mam takie ciekawe rzeczy do robienia, a siedzenie w tych liczbach, to trzeba naprawdę lubić, nie? Więc jakby to jest takie dwustronne, ale to jest jakby bardzo fajne. No my w tym, powiedzmy, robimy to od 2011 roku, tak? I miałam taki plan, że tam rok, dwa lata i to będzie już wszystko. A myśmy trochę wyprzedzili mentalnie ten rynek o jakieś 3-4 lata. Jak ja im kiedyś mówiłam o pewnych rzeczach, to oni się łapali za głowę, mówili nie, tak? Jak ja mówiłam, że faktury będą elektroniczne i spalcie ten papier, to mówili nie. Właśnie, Gosia, czy faktury już są elektroniczne? To znaczy, czy rzeczywiście mogę wziąć tą fakturę, którą ktoś mi wydrukował, czy mogę zrobić jej zdjęcie i zarchiwizować to zdjęcie i spalić fakturę? Możesz tak zrobić. Oczywiście jest tam kilka warunków. A co najciekawsze, to nie tylko dotyczy faktur, bo musisz je po prostu odpowiednio tam zabezpieczyć, żeby dało się stwierdzić, nie wiem, przesłać to, podpisać, że to ty to zrobiłeś, poświadczasz, że to są te faktury i one są z jakimś tam twoim podpisem elektronicznym w systemie, na jakiejś platformie, gdzie da się stwierdzić, że one tam są i one tam nie znikną. Czyli poczekaj, muszę jeszcze to podpisać elektronicznie, że... Tak, to jest najbezpieczniej. Powiem ci teraz bardzo ciekawa rzecz. Największy bastion, taki analogowy, to były dokumenty związane z ludźmi, tak? Jakieś kadrowe, ZUS-owe i tak dalej. Tam trzeba było te papiery trzymać przez 10-50 lat. I tak. To w tym roku od stycznia się zmieniło. To znaczy właśnie, mógłbyś wszystko zeskanować, podpisać elektronicznie, wrzucić na jakąś platformę, na przykład taką jak Taxo, pod warunkiem, że ona spełnia tam już takie ścisłe to RODO, tak? Bo to są te dane takie bardzo wrażliwe. Jeśli to zrobisz, możesz je spalić. Nikt tego nie robi, bo wszyscy się boją, ale prawnie jest to możliwe. Znaczy absolutnie od stycznia możesz wszystko tak trzymać. I na przykład co my robimy w firmie? No trzymamy jeszcze te dokumenty w papierze, chociaż już i tak je dostajemy elektronicznie w większości. Powiem ci taka statystyka. My tam mamy setki tysięcy tych skanów i faktur wystawianych. W tej chwili 48% faktur ludzie dostają tylko elektronicznie. Oni ich nie drukują, nie? A to za chwilę będzie 70%, no bo już papierowych faktur się dostaje coraz mniej. Tak? U nas w bazie my widzimy, że faktury, które ludzie dostali bądź wystawili, są tylko na maila, nie? Tylko. Nie ma papieru. Skąd wiesz, że klient sobie tego nie wydrukuje, skoro sobie wygeneruje PDF? No bo ja widzę, jak dostajesz takiego PDF-a wystawionego w mailu, to on w środku w pliku ma coś innego, niż jak go zeskanujesz, nie? My jesteśmy w stanie to sprawdzić. Okay. To jest taka statystyka oczywiście nie do końca reprezentatywna, no bo wiadomo, że u nas są może ci bardziej nowocześni, tak? Okej, okay. A teraz moje pytanie takie, przepisy mówią jedno, pytanie jak skarbówka to zinterpretuje, bo ja pamiętam, nie wiem czy mi uwierzysz, ale to było x lat temu, nie wiem, z 10, jak nie lepiej. Może 11, 12. Kolega mi mówi, że miał kontrolę
i kontrolerka chciała wyrzucić mu z kosztów fakturę, ponieważ faktura była zgięta w pół. I jak jest dalsze rozumowanie, że ta faktura nie była wydrukowana i przesłana, znaczy, że nie była złamana w pół, przepraszam, że nie była, że ona podejrzewa, że to był plik wysłany do człowieka mailem i on sobie wydrukował, a nie, że tamten klient wydrukował, spakował w kopertę i mu wysłał, bo wtedy byłaby zgięta w pół. A przepisy wtedy mówiły, że nie można przesyłać faktur drogą elektroniczną. Długie historie są. Bardzo się to zmieniło. No teraz w ogóle urzędy bardzo idą w tą taką digitalizację, bo oni chcą mieć wszystko elektronicznie, bo łatwiej wyłapią. Chcą mieć wszystko u siebie. Absolutnie, no i teraz tak, wszystko oni już mają elektronicznie, kontrole już teraz coraz większe elektroniczne są, bo oni jest im po prostu szybciej, wygodniej, tak? Więc oni akceptują te faktury elektroniczne, tu nie ma problemu z tym. Co więcej, w ogóle idzie taki teraz, nie wiem czy o tym mówić, ale to już weszło od kwietnia. Znaczy jeszcze jedna rewolucja się dzieje, taka cicha rewolucja. To znaczy polega to na tym, że teraz no, fakturę mogłeś wystawić, wysłać mailem, ale to był zwykły jakby PDF. Tak. Natomiast teraz dla zamówień publicznych od tego 1 kwietnia, właściwie od 18, jest taki obowiązek, że faktura oprócz obrazka ma pod sobą plik z danymi. I ty nie musisz w ogóle już nic skanować i możesz automatycznie te dane, bo chodzi o to, żeby urzędy publiczne mogły lepiej kontrolować zamówienia. Czyli jakiś QR, na fakturze będzie QR kod, który można zeskanować i od razu... To nie jest QR kod, tak technicznie to jest XML po prostu. Bardzo standardowy sposób przekazania danych, jeden na całą Polskę. No ale, poczekaj. Ale no. To na wydrukowanej fakturze. Nie, no, wystawiasz ją, wysyłasz ją na przykład w mailu, ale oprócz obrazu masz obowiązek zamieścić, czyli program, który tą fakturę wystawia, musi dołączyć ten taki plik z danymi. Aha, żeby go łatwo było zaimportować, o to chodzi. Tak. Żeby to, nie trzeba to było znaczy, przeklepywać. Chodzi po cichu, no bo jak wchodzi do administracji publicznej, to taki test robił, nie? Taki pilot. Jak to tam będzie na pewnej grupie faktur, ale jak to się sprawdzi, ci gwarantuję, o tym nikt nie mówi, ale my tak myślimy już do przodu bardzo. Że od przyszłego roku, najpóźniej za 2 lata, wszyscy takie faktury będą musieli wystawiać i wtedy nie będzie już problemu, żeby każdą pojedynczą fakturę gdzieś tam wczytać, że ona już tak, będzie totalnie elektroniczna. A za 3 lata, a nie boisz się tego, że za 3 albo 4 lata zbanują wszystkie programy księgowe i Urząd Skarbowy wypuści swoją własną platformę i każdy przedsiębiorca będzie miał login i hasło i faktury będzie wystawiał na tamtej platformie. On nie będzie tam wystawiał, on nie będzie wysyłał. Wiesz, w Rosji to jest już tak od dawna, wiesz, tam każdą fakturę jak wystawiasz, to jest ciekawa jak w ogóle historia. Każdą fakturę, którą wystawisz, musisz od razu zarejestrować w takim rejestrze centralnym i co jest ciekawe, no żeby nie było nadużyć, ale jest taki specjalny cennik, że jak chcesz z urzędnikiem, żeby on ci jednak tą tam fakturkę wycofał, to jest taka nieoficjalna taksa, że musisz się dogadać i z tego powyjąć. To jest Rosja, ale to tak działa już wiele lat. No, także u nas wchodzi centralny rejestr faktur, też takie pojęcie, coś takiego w połowie roku, w lipcu, więc to chwila moment i urząd będzie widział dosłownie, wiesz, ty nawet nie pomyślisz, a już on będzie wiedział, co ty sprzedałeś, nie? Czy to jest dobrze? No, dla automatyzacji tak, dla kontroli, no to trzeba się zastanowić, to zawsze jest tutaj ten element taki, że no możesz się pomylić albo się dogadać inaczej, a potem się musisz tłumaczyć z tego, nie? Czemu wystawiasz fakturę i no i co? No i tyle, nie? Więc jakby, no to takie ma, jak to mówią, plusy dodatnie i ujemne, nie? Dużo rzeczy się dzieje, no bankowość też się mocno otwiera, tam będziesz mógł sobie od kuchni z banków dane pobrać i tak dalej. No my w ogóle żyjemy takim, jak ja to mówię, trochę API economy, nie? Że tam nie ma idealnego jednego systemu na wszystko, ale tak naprawdę teraz cały świat idzie w łączenie tych wokół siebie elementów w sumie w jedną taką całość, nie? Co jest dobre, ale też daje możliwość do różnych, przeróżnych nadużyć w tym momencie, nie? Dokładnie. No ja się boję, w jakim kierunku to idzie. Ja optuję, żeby urzędy skarbowe miały zakaz używania komputerów, bo co ja się boję, że oni nie tyle dają opcję rozliczania się te elektroniczne wszystkiego, tylko zmuszają ludzi do rozliczania takiego elektronicznego, co bardzo ładnie widać, a z drugiej strony nie dostarczają odpowiednich platform do tego, co widać bardzo ładnie po KRS-ie, który teraz trzeba podpisywać tylko i wyłącznie elektronicznie. I ja znam ludzi,
ludzi, którzy na komputerze, no może w pasjansa tą myszką jeszcze potrafią ruszać, ale są prezesami całkiem sporych firm i na komputerze no nie są biegli, maila może odpiszą, ale żeby im tłumaczyć jakieś kwalifikowane podpisy, jakieś coś tam wysłać i tak dalej, to jest po prostu... To jest trudne, a dwa, to robi kolejną barierę do bycia przedsiębiorcą. Już nie trzeba być tylko księgowym, trzeba powoli być już programistą, żeby móc sprzedawać buty. Albo wiesz co, trzeba mieć takie dzieci, nie? Takie dzieci, co się już rodzą z tym telefonem komórkowym niemalże w brzuchu, nie? I dla nich problemu nie ma. No jest taka zmiana pokoleniowa. No w Polsce to jest w ogóle tak, najpierw wymyślmy, a potem za tym gonią jakieś tam technologie. Z drugiej strony Polska jest naprawdę w niektórych dziedzinach szalenie innowacyjna, nie? Jak mamy tą bankowość, ja jeżdżę teraz do Wielkiej Brytanii, to tam ta bankowość to jest hit w ogóle, nie? Te nasze możliwości, te bliki i tak dalej. Mamy teraz rynek amerykański na tapecie, mamy takiego bardzo fajnego Amerykanina, który tutaj z nami współpracuje i ja z nim tam rozmawiam, no tam mat, mamy to, tamto. Mówi, Gosia, ale my te czeki jeszcze w tej Ameryce. Ja mówię, jak te czeki? Ja już myślałam, że dawno tego nie ma. Nie, ja miesięcznie 90 czeków dostaję od klientów i idę do banku. Ja mówię, człowieku, chcecie się ganiać z tymi czekami, więc mamy też taki dysonans, że z jednej strony te Stany to tam Dolina Krzemowa, ultratechnologie i tak dalej, a z drugiej strony taki przeciętny amerykański przedsiębiorca to jednak z tym bo może, ale właśnie Gosia, bo może, a u nas to już idzie ku temu, żeby nawet zabronić, że to musi być technologia i ludzie o IQ 80 niedługo nie będą fizycznie w stanie móc prowadzić działalności gospodarczej. Masz rację, a wiesz dlaczego? Bo to jest łatwiej kontrolować, nie? Jak masz wszystko przelewem, jak masz wszystko elektronicznie, to kontrolujesz. Gotówki już nie chcą, nie? Bo tam już są limity, nie możesz zapłacić i tak dalej. Kasy fiskalne teraz będą e-kasy fiskalne od lipca. Wszystko tak. Już od lipca? Jak się tak tego nie śledzi, to się tego nie widzi. Tak. Już od lipca, czyli e-kasy fiskalne, czyli taka kasa, która jest online sprzęgnięta z urzędem skarbowym i raportuje codziennie. Od lipca zaczynają instalować, a chyba od stycznia będzie tam. Po cichu się przemyka tyle takich elementów, które to spinają z perspektywy centralnego, że tak powiem, zarządzania, kontroli tak naprawdę, co się dzieje, nie? Na wszystkich frontach to się dzieje. Ja to wiem, bo my z jednej strony korzystamy z tego do automatyzacji, nie? Żeby to wszystko gdzieś tam sobie płynęło, a z drugiej strony, no, ciężko coś tutaj wtedy z tym zrobić, nie? I nie każdy sobie z tym radzi. To masz rację absolutną. No to... No, takie biznesowo-cyfrowe wykluczenie się robi w pewnym momencie. Dokładnie. No. I będzie, że tak powiem, odchodzić to dalej. Niedługo każda firma to będzie programista i sobie będzie zatrudniał kogoś do zarządzania, ale tym najpoważniejszym człowiekiem to jest ten programista, bo dzisiaj wydaje mi się, że najważniejszy w firmie jest sprzedawca, no bo... Prezesa, jeżeli ty jesteś sprzedawcą, który generuje, nie wiem, 70% przychodu firmie, to umówmy się, ty możesz prezesa w każdej chwili zmienić, bo czy ty sprzedajesz dla tej firmy, czy dla innej, to nagle mówisz, ja ci dostarczę ten cały dochód, który dostarczałem staremu pracodawcy, to przechodzi z człowiekiem, więc kto jest właścicielem firmy? No ta najważniejsza osoba, która generuje najwięcej potrzeb, a jeżeli informatyk programista będzie bardziej potrzebny od sprzedawcy, to się zapowiadają ciężkie czasy dla przedsiębiorczości. No, mi się wydaje, że ten taki element ludzki, on jest cały czas najważniejszy, bo ja to widzę tam, technologia, wszystkim mówię, technologia jest prosta. To my to technologicznie zawsze wszystko, a Polacy to już w ogóle, tak jak ci tam pisałam, nie? Ja jestem w ogóle, uważam, że Polacy mają jakiś taki kompleks, nie? Ja jeżdżę za granicę i tak każdy, mówię tych, co ja znam, że na przykład, a czemu nie próbujesz na zachód coś tam sprzedać? A, bo tam, jak mi mówią na przykład Amerykanie czy Anglicy, pierwsze, co Polak zaczyna w rozmowie, to mówi tak, przepraszam, że ja tak słabo mówię po angielsku. Czemu nas przepraszacie? Dlaczego wy nas przepraszacie? No, Francuz mówi jeszcze gorzej, nie? I tak ma takie wrażenie, ale my tego nie wiemy. Szkoła go tak uczy, no nie wyrywaj się, nie odzywaj nie, się. A mi się wydaje, nie, a mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje po prostu, że mamy dużo wyższe standardy dotyczące wszystkiego i dużo więcej wymagamy od siebie. Raz, że od tego angielskiego jest nam głupio, że nie umiemy go perfekcyjnie. Tyle nawet odnośnie mieszkania. Gdzie takie mieszkania jak w Anglii by się w Polsce przyjęły? Przecież to by był, nie wiem, połowę narodu trzeba by wyeksmitować, jakby w takich ruderach mieszkali. Nie, masakra, to jest masakra. W ogóle to, co mówisz, to ja wiem, bo to ja oglądałam i mówi,
jak można w ogóle tak mieszkać w takich warunkach? To dokładnie. Są mieszkania za miliony funtów. Więc mamy wyższe standardy do odnośnie wszystkiego, nawet higieny, więc... Ale nie, podoba mi się ten tok myślenia twój, bo ja zawsze myślałam, że to jest kwestia jakichś kompleksów, wiesz, że my tak się nie wychylamy, bo coś, ale bardziej mi się podoba koncepcja jednak, że my mamy wyższe standardy. To jest dużo lepsza koncepcja. Natomiast ja wszystkich namawiam, żeby próbowali. Polacy są naprawdę... Ja działam w takiej organizacji, Junior Chamber International. My tam się jakby biznesowo z przedsiębiorcami tam z ponad 120 krajów wymieniamy, tak? Jeździmy, mieszkamy u siebie w domu. Ja na przykład pojechałam kiedyś do Brukseli jeszcze, nie wiem, ileś lat temu, jak zaczynałam z biznesem. I myślę, wow, oni to wszyscy mają super firmy, szkło metal, prawda? I zaprasza mnie ten Chris do domu. Fajna tam willa, obok garaż, nie? I on cały biznes w garażu. I on zaopatruje restaurację w Brukseli w jakiś tam ser i wino. I kurczę, i super. I on jest z tego dumny, że to jest w tym garażu, obok tego domu. On se jeździ, tam rozwozi. No i normalny, fajny przedsiębiorca. A my mieliśmy takie wrażenia, tutaj jak z Polski jechaliśmy, że to my mamy tam firmę, może nie piękna jest, albo że tam jeszcze mało osób, albo że nie wiem co, nie? A ja pojechałam i się wyleczyłam z tego. Mówię, to się tak wydaje, jak się czyta w internecie, telewizję ogląda, że wszyscy są tacy high life, nie? Ale jest coś takiego, nie wiem, jakiś mądry psycholog to bardzo ładnie opisał odnośnie tego, że na Facebooku każdy się pokazuje, wiesz, tej najlepszej strony, wiesz, focia w Egipcie, tu przy jakimś samochodzie i tak dalej, a o tych złych rzeczach nikt nigdy nie mówi, no bo nie ma się czym chwalić. I wtedy jak, zwłaszcza młodzież, no, ogląda się tych wszystkich obrazków samych pozytywnych i tak dalej, to nagle im się wydaje, że ci inni, to pozytywne życie innych to jest ich przeciętne życie, tak? I tak to życie wygląda, więc automatycznie siebie uważają, że jest trochę niżej. I o ile dzisiaj to obserwujemy na Facebooku, wtedy pewnie obserwowaliśmy to za pomocą, nie wiem, serialu Dynastia, tak? Czy jakichś innych zachodnich produkcji, gdzie sobie wyobrażamy, że życie przeciętnego Amerykanina to jest jak z Beverly Hills 90-210, tak? Wszyscy szczupli są, nie? To jest nieprawda. To jest największy dysonans, jak się jedzie do Stanów, nie? Oglądasz te filmy, a tam kurczę patrzysz i oczom nie wierzysz, nie? Także ja mam w ogóle taką misję też, bo namawiam zawsze, jak rozmawiam, mówię, kurczę, próbujcie, Polacy są naprawdę niezwykle, oni mają to w charakterach, sprytni, tak? Wyjdą z każdej sytuacji. No to, co my musimy tu w Polsce w biznesie nieraz przeżywać, kombinować, stawać na głowie, to przeciętny Niemiec, to on jest rozłożony już na pierwszym poziomie, jak coś się zdarzy. Naprawdę fantastycznie potrafimy elastycznie wykorzystywać różne warunki sytuacji. Oczywiście czasami to jest złe, bo tam nadużywamy, ale mówię, każdy system złamiemy, albo obejdziemy, albo wymyślimy coś i robimy to samo mniejszą ekipą, co tam. Do nas kiedyś przyjechał taki, mamy takiego biznes angela z Kanady, nie? U nas zespół deweloperski to tam było, nie wiem, kilkanaście osób, nie tak dużo. I on mówi, wow, Gosia, on w CorelDRAW pracował, taka duża firma robiąca programy graficzne, mówi, jejku, to co wy robicie akurat w tym zespole, tamtymi paroma osobami, to u nas to by było chyba 40 osób. No bo my, bo wiadomo, że no, jak masz firmę i sam w nią inwestujesz, no to nie będziesz wydawał, nie wiadomo na co, i kombinujesz najpierw, naostrzysz te siekiery, a potem idziesz drwa rąbać, nie? A nie odwrotnie, że masz dużo ludzi, którzy zastąpią ci tempę siekiery, więc jakby Polacy są naprawdę, uważam, genialni i powinni to wykorzystywać i próbować i się nie bać, i nie mieć kompleksów. Od jak nie sprawa, to zlewa. Nie zawsze się udaje, to wcale nie jest proste. Natomiast jak ja to mówię, ja jeżdżę po to, żeby wejść w buty tamtych ludzi i może pomóc im trochę inaczej niż w Polsce to robię. Ale jednak po co jeździsz? Czyżbyś to oprogramowanie swoje chciała w świat wysłać? No właśnie zaczęłam. Kiedyś, tak, zaczęliśmy od Czech dawno temu. I Czechy były świetne, Czesi są w ogóle super. Tylko ten rynek był trochę za mały dla nas. To było tak, że tam oceniliśmy, że tam no nie do końca. Próbowaliśmy w Niemczech, mieliśmy nawet bardzo fajnego partnera, który sporo tam w Niemczech działał, ale Niemcy to są też specyficzni, tak? Niemcy lubią Niemców, Niemcy lubią SAP-a, jeszcze jedną firmę, i Niemcy używają faksów, więc mi to tak do końca... Serio? Nie, tak, tak. Oni są wbrew pozorom bardzo jeszcze tacy analogowi. No oczywiście jak generalizuję, ale tak, używają faksów. Używają.
I ten. No i teraz mamy takie nową odsłonę, bo to tam było kilka lat temu. Stwierdziliśmy, że nie, to trzeba już pójść zupełnie inaczej, więc zaczęliśmy od rynku Wielkiej Brytanii. Tam już w tym roku to byliśmy już, nie wiem, z 4-5 razy i na różnych imprezach i na różnych spotkaniach i zaczynamy już jakieś tam wdrożenia pilotażowe w biurach rachunkowych. No i od września zaczynamy Stany. O Stanach to jeszcze na razie się tak próbujemy zorientować, no bo wiadomo, to trzeba dobrze wyczuć, tak? Wyczuć, bo na każdym rynku, nawet niezwykle konkurencyjnym, jest jakaś nisza albo jakiś problem, który można rozwiązać. I teraz my staramy się znaleźć ten punkt, tak? Czyli taki, jak to mówią, product market fit, ale tak naprawdę chodzi o ten punkt taki, rozmawiamy z ludźmi przede wszystkim dużo, nie? Jak teraz byliśmy parę razy, no to główny temat to jest Brexit, ale on pokazuje też na przykład pewną naturę Brytyjczyków. No i tak dalej, więc jakby tutaj tak działamy, no dostosowaliśmy, zlokalizowaliśmy system, okay. Co jest najprostsze, natomiast teraz działamy z ludźmi, co okay, jest czyli, najlepszym wyzwaniem. Czyli ekspansja za granicę nawet gdzieś tam cię dopadła. No, tak. Wielka szansa, trochę takie męczące co prawda, ale wyzwanie duże do osiągnięcia. Ale tak szczerze, chce ci się tak jeszcze gdzieś tam za granicę wyjeżdżać, w ogóle działać dalej? No bo umówmy się, no równie dobrze mogłabyś sobie zostać w Polsce, działać, odpoczywać więcej, a widzę, że masz jeszcze energię, żeby świat podbijać. Wiesz co, to jest właśnie kwestia taka, że ja lubię ludzi ogólnie, to mnie ciekawi. Ciekawi mnie też, jak oni tam żyją, no dlatego też działam w tej organizacji. No to poczekaj, masz YouTube'a, możesz sobie na YouTube'ie oglądać, jak ludzie żyją w różnych światach. Po co od razu jeździć, biznes? A mieszkałeś w domu Japończyka kiedyś? Mieszkałeś? Nie. A widzisz, a ja mieszkałam. I to, co ty sobie w YouTubie obejrzysz, a jak pojedziesz do Japończyka, miałam kiedyś taką przyjemność parę lat temu, i on mówi tak. No wie, że jest Chopin, oni lubią Chopina, o Polsce, umie powiedzieć dzień dobry i mówi tak, Gosia, ale wy chyba w Polsce to wszyscy skaczecie na nartach. Bo oni oglądali wtedy Małysza i oni mają swoich i oni myślą, że u nas to jest sport narodowy. Naprawdę, to jest fascynujące, oni myślą, że wszyscy skaczemy na nartach. Wyobraźni, no, na pewno. No, jak pomieszkasz u niego w domu, a ja właśnie miałam bardzo wiele okazji tak mieszkać, ale nie jakiś tam couchsurfing, tylko chociaż nie ujmując, tylko mieszkać u przedsiębiorców prawdziwych, to wtedy poznajesz, jak oni działają. Możesz się od nich wiele też nauczyć, nie? No dobrze, ale żeby od razu podbijać rynki japońskie. Tak trochę wiesz, tak, ale żeby od razu podbijać rynki japońskie, amerykańskie nie, i tak dalej. Nie, pytanie brzmi. Pytanie, to nie. Pytanie jest, moje brzmi... Ja się chciałam uczyć japońskiego, ale to jest trudne. To jest wyzwanie, to może na przyszłe życie. Wiesz, to moje takie pytanie brzmi, gdzie jest ta gonitwa? Gdzie ta gonitwa się kończy? Czy to jest tak, że ci przedsiębiorcy to są takie osoby, które, no nie wiem, zawsze gdzieś tam więcej, dalej, więcej, rośniemy. Pytanie, czy to... Nie miałeś takich myśli, żeby powiedzieć stop... Chyba trzeba już sobie darować, odpocząć trochę, nie wiem, co? Dzieci. Póki masz, dla mnie przynajmniej, póki masz taki balans, nie, że masz czas, ja przychodzę do domu o normalnej godzinie, ja nie pracuję w weekendy. Ale wychodzisz! Ale wychodzę. No. Jestem w biurze, bo tu mam ludzi, nie pracuję w domu, no bo mam ekipę, to jest łatwiej. Natomiast jak chcę, to jadę do Australii na 3 tygodnie, właśnie byłam uczyć się surfingu ostatnio, jak chcę, to jadę na narty, więc dopóki mam ten balans i że ja nie muszę, bo ja powiem szczerze, ja raz w życiu pracowałam dla kogoś, raz w życiu i to było CV, które wysłałam przez przypadek, bo mi się podobało ogłoszenie. I potem ja bardzo nie chciałam do nich przyjść, to była amerykańska korporacja, w ogóle produkcyjna firma, w ogóle nie mój świat. I oni bardzo chcieli, im bardziej ja nie chciałam, tym bardziej oni chcieli. Dobra, zgodziłam się popracować dla nich. Bardzo ciekawe doświadczenie, niezwykle ciekawe, ale oni mnie potem chcieli zostawić. Ja powiedziałam, że kurczę, jednak wolę te trudy mojego biznesu, ale z tym wpływem, z brakiem tych dziwactw różnych i takich no, niepotrzebnych jakiejś biurokracji i nadmiaru różnych procesów, które są nieefektywne, braku elastyczności, chociaż firma była fantastyczna, naprawdę bardzo cenię sobie ten okres, to stwierdziłam, że ja wiem, dlaczego ja lubię dla siebie robić, bo ja mogę sobie wstać, o której chcę, przyjść, o której chcę, ja nie mam takiego trybu, że ja muszę coś, nie? Ja to robię, bo dopóki mi to sprawia przyjemność i ma to jakiś sens biznesowy, to ja to robię.
A tak jak ci mówiłam, mam też trójkę synów, więc muszę mieć czas dla nich. I oni trochę się uczą też jakichś ciekawych rzeczy. Mój syn jeden, 12-letni, napisał nam aplikację na komórkę. Oni są bardzo zdolni. Ja mówię, to jest moja wersja 2.0. Moja wersja 2.0, ona jest dużo lepsza. No tak, tak, na szczęście większość cech jest genetycznie przenoszona. Nie, nie wiem, jak to jest, ale oni są dużo mądrzejsi i fajnie. Więc ja na pewno nie chciałabym, jak ty mówisz, takiej gonitwy, że mnie nie ma, nie? Że mnie non-stop nie ma, jestem zmęczona, gdzieś tam nosem. Nie, nie, to w ogóle ja jestem lew, ale wy są raczej takie wygodne, tak? Można tak powiedzieć, więc takie rozwiązania sobie kreują, które też, oczywiście to nie mówię, że nie jest jakiś wysiłek, bo jest, ale no musisz mieć jakiś taki balans, nie? To wtedy jesteś zadowolony. Ja nie wiem, jak inni do tego podchodzą, natomiast ja mam taką akurat naturę, że tak to robię, nie? Dobra, wiesz, to rozmawialiśmy o tych Facebookach, że tak inni mają takie fajne życie, że sobie oglądamy, ale ta audycja też się taka trochę zrobiła, że same sukcesy i tak dalej, ale na pewno miałaś takie strasznie trudne chwile w swojej działalności, może dzwonię do Amerykanów, może mnie jeszcze przyjmą na ten etat, więc opowiadaj, kiedy ostatni raz chciałaś w ogóle rzucić to wszystko w cholerę? Wiesz co, kiedy poszłam tam do tych Amerykanów, to akurat było tak, że mieliśmy wtedy kilku dużych klientów. Jedna była duża firma budowlana, gdzie robiliśmy jakiś projekt kontrolingowy i firma padła. Tak padła, że myśmy musieli wszystkich zwolnić i w ogóle był taki moment, kurczę, po co się z tym, wiesz, bo to cię stresu dużo kosztuje, pieniędzy, wszystkiego. To mieliśmy taki... Czyli co, padłaś firmę? Prawie, no nasz klient nas tak przeczołgał, ale ja się wtedy nauczyłam, że wolę mieć więcej mniejszych klientów niż kilku dużych. To była lekcja. Drugi raz, kiedy nas wyrolował mnie i mojego męża, bo mój mąż nie działa aktywnie teraz operacyjnie w firmie, jest szefem rady nadzorczej, natomiast w tamtych czasach się bardziej angażował, miał takiego przyjaciela, który nas tak wyrolował, że nam pół firmy wyniósł, mówiąc, że firma się podzieliła, wyniósł klientów i tak dalej. I sprawa się toczyła, gdzie po prostu tracisz zaufanie do ludzi, nie? Oj. Tak jakby po prostu kompletnie stwierdzasz, że twoje całe takie podstawy życiowe się padły, nie? I też masz taki moment, że kurde, no jak to w ogóle jest możliwe, jak ludzie mogą być tacy? I nie, do takich rzeczy to było milion, no po prostu to na osobną dyskusję, tak? Co się nie udawało, jakie tam były wtopy przeróżne, nie? To się szybko zapomina w sumie, nie? Ale one były, nie? To nie jest takie łatwe i też nie każdy może być tym przedsiębiorcą, bo jednak musi sobie zdawać sprawę, że wszystko jest potem na jego głowie, nie? Nie ma kasy dla ludzi, no to co im zrobisz, jak im to wytłumaczysz, nie? To jest problem. To musisz. Jezus, a nie masz takiej, już potrzeby, że nie chcesz mieć tyle rzeczy na głowie? Że niech się dzieje, co tam. Ja to chcę sobie tylko, nie wiem, w Bieszczady jechać. Wiesz co, czasami może tak, ale tak na co dzień to ja kurczę, lubię, jak się coś dzieje. Jestem taki człowiek praktyczny bardziej niż filozof, czy tam człowiek, który bardziej myśli. Ja w ogóle zawsze myślałam, że jestem introwertykiem. Jakoś tak wyszło, że nie wiem, wszyscy mówią, że nie, a ja zawsze byłam taka, że się bałam wszystkiego i tak dalej. A potem się okazało, że to odwrotnie, że to mi sprawia frajdę właśnie, że coś się dzieje. Ja nie lubię, jak się nic nie dzieje, to się wtedy bardzo nudzę, nie? Może dlatego, no... Nie wiem, jak to się potoczy, czy ja się nie zmęczę, nie? Po kolejnych 5 latach, ale nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, tak? Okej, jasna sprawa. Czyli co, było dużo takich trudnych chwil, ale w ogóle nie koncentrujesz się na nich, czyli one tak trochę tak minęły sobie. Ale... To cię uczy trochę takiej odporności. Ja myślę, że każdy musi to przeżyć. Wiesz, każde pierwsze pismo z urzędu, czy od komornika, tak? Bo coś się stało. I normalny człowiek, jak dostaje pierwszy raz, to go zimny pot oblewa, nie wie co zrobić, się trzęsie. A jak się nauczy, że z każdym się można dogadać, że wyjść jakieś rozwiązania i tak dalej, to jednak wie, że o kurczę, kiedyś się udało, to może się uda. Ja pamiętam, wiesz co, Gosia, ja pamiętam moje pierwsze pismo od komornika, jakie kiedykolwiek w życiu dostałem, no to jakiś gówniarz byłem, może 18 lat, może 19, nie? I czytam to pismo raz, czytam dwa razy i nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, tam jest tyle trudnych słów, nie wiem, o co chodzi. Podejrzewałem tylko, że to komornik, znaczy ktoś wisi komuś pieniądze i komornik zajął pieniądze, które ja mam wypłacić, mógłbym wypłacić jakiejś dziewczynie, którą tam 3 lata temu była gdzieś na jakąś umowę o dzieło czy o coś takiego, nie? Ale to z tego pisma nie wynikało, bo to jest tak dużo trudnych słów, że po prostu... Tak, strasznie to wygląda, więc to są takie momenty, kiedy naprawdę masz
zero na koncie, nie? A tutaj płatności, terminy, ktoś ci nie zapłaci, no i musisz to przeżyć, bo wtedy zmusza cię to do szukania rozwiązania, ale ten moment jest stresujący. Jak to jest pierwszy raz, to każda większa rzecz, ja mówię, jak ktoś ma jeszcze większy biznes, to on ma jeszcze większe stresy, nie? Bo tam mu coś dużego padnie, no to jest tylko pytanie, no tak, nie? Uczyć się zawsze będziemy. My teraz mówimy, jak to było tam 10-20 lat temu, ale za 10 czy 20 lat będziemy mieli to samo. Czemu ja dzisiaj nie myślałem inaczej? Pytanie jest, kiedy ta nauka się kończy? Kiedy cel prowadzenia działalności w ogóle jakiejkolwiek biznesowej się kończy? Bo to chyba no nie jest ta działalność człowieka wytwórcza, produkcyjna, nie wiem, działania. To nie wiem, czy to jest cel całego życia. Wydaje mi się, że nie, że gdzieś tam jest jakiś wyższy cel. No, jest wyższy cel, ale jakby nie kończy się uczenie, nie? Ja się uczę cały czas. Nawet się wczoraj nauczyłam o płazińcach, bo akurat dziecko czytało jakąś książkę. I o czymś jeszcze, o pierwiastkach. O. I na przykład teraz się uczę rzeczy, których mnie teraz interesują, a wtedy nie. Więc, ale wiadomo, że taka aktywność biznesowa, no to każdy sobie sam stawia ten punkt. Czy on chce zarobić na tyle, żeby na pięknej wyspie kupić dom i tam mieszkać? Czemu nie? Czy on ma jakieś tam inne swoje cele? Ciężko mi powiedzieć. Wiesz, ja kiedyś chciałam być kosmonautą w ogóle, tak? O. Więc trudno mi teraz powiedzieć, czy ja będę dalej kiedyś chciała być tym kosmonautą, polecę gdzieś tam, czy nie. Czy to już będzie możliwe za mojego życia, czy nie. Ale na razie nie. No, w sumie to już jest możliwe, tylko wychodzi gdzieś tak 50 milionów dolarów za jeden lot takim najmniejszym statkiem. Akurat niedawno też się uczyłem trochę o kosmosie ze swoją córką, tak jak ty ze swoim synem. Więc wystrzelenie, no to tak około 50 milionów dolarów za 6 osób chyba na tą stację kosmiczną. A to samo wystrzelenie, a gdzie tam jeszcze tam pobyt i nie, tak dalej. Ja trochę zrewidowałam te poglądy, nie? Potem chciałam być ambasadorem, ale też potem jak się dowiedziałam, o co chodzi, to stwierdziłam, że polityki za dużo. A, ale może kiedyś wrócę do jakichś takich pomysłów, jak już mi się tutaj, że tak powiem, może ta aktywność obecna jakoś tam zmieni, czy percepcja. Nie wiem, zobaczymy. To okay. Czyli... W każdym razie warto coś robić, nie? Mieć jakieś tam marzenia i cieszyć się tym, bo to jest chyba najważniejsze. No dobrze, a co zrobić, jeżeli człowiek ma marzenia, działa i już zrealizował te marzenia i wiesz, i pojawiają się następne marzenia i następne, tylko kiedyś się człowiek orientuje, że cholera, chodzi jak w tym kołowrotku, tak? Że nagle dzieci w przedszkolu, jak mają narysować rodzinę, to rysują bez taty, tak? Bo tata ciągle na wyjazdach, tak? Jak to się przytrafiło jednemu naszemu wykładowcy. No. Gdzieś tam ten balans, nie? To ja tam... Nie miałaś, ale nie miałaś takiej myśli, cholera, muszę zwolnić, bo jednak tutaj mam dzieci, zwłaszcza, że no, jesteś kobietą, a faceci inaczej niż kobiety, no patrzą na te sprawy rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nie wiem, ja nie mam aż takiego pędu, że ja muszę mieć te 50 milionów na ten lot w kosmos już, nie? To dla mnie ten pieniądz może być za rok, tam tak? Jest ważny, ale nie najważniejszy, nie? Więc tak, ja z dziećmi też sporo czasu spędzam i mam różne aktywności z tym związane. Na przykład mój jeden z najmłodszy jest muzycznie uzdolniony. On od pierwszego roku życia miał takie poczucie rytmu, że na perkusji grał. Kupiliśmy mu perkusję, jak miał rok. O, i na przykład ja chodzę teraz na koncerty z nim. Słuchaj, masz wyrozumiałych sąsiadów. Klasyczne. Także uczę się czegoś nowego, gdzie ja nigdy się tym nie interesowałam, a teraz nagle się zafascynowałam, bo on już był, kurczę, jako pięciolatek, nie wiem, z 16 razy u nas w forum muzyki na koncertach. Panie szatniarki go już znają, nie? Więc ja mam czas na takie rzeczy, znaczy to jest świadoma decyzja, no czasu masz tyle samo zawsze, nie? Kwestia wyboru. Więc na razie gdzieś tam, no faktycznie może jakbym miała siedzieć za granicą na rok, żeby tam robić biznes, to ja bym się chyba nie zdecydowała, nie? Raczej okay. Bym znalazła kogoś fajnego, kto mi to pomoże zrobić. To czy teraz czasami to ten czas spędzony z rodziną nie odbija się na firmie, no bo jednak gdyby rodzinę przypilnować na 100%, no to jednak jest rodzina fajna. Jeżeli biznes przypilnować na 100%, no to biznes rośnie jak najszybciej można. A tak pół na pół to ani w tym się nie będzie takim na 100%. No wiesz co, faktycznie no nie da się na 100%, ale to chyba nie chodzi o to, żeby wszystko było na 100%. To tak jak w księgowości, ja im tłumaczę. Czym się różni ta księgowość od kontrolingu? Kontrolingu musi być tak na 90%. Księgowość też czasami trzeba trochę odpuścić, bo chodzi o pewne główne rzeczy, które są istotą, a nie o 5 groszy. To Gosiu, ja przeniosłem ogromną część swojej działalności z Anglii do Polski.
gdzie wiesz, w Anglii rocznie to tam 500 funtów księgowość kosztowała, w Polsce 50 tysięcy złotych mniej więcej. Takie są zmiany. Ale dostosowanie tych standardów naszej organizacji do polskiego prawa księgowego i tak dalej, to gdzie tam na obrocie tam z miliona złotych, gdzieś tam księgowa znalazła jakieś 300 czy 500 złotych, które w ogóle wystawiliśmy fakturę, znaczy zostały zapłacone, a faktury nie było, czy odwrotnie, no po prostu, no nie wiem, coś po prostu, może system skopiował dwie faktury, cokolwiek, nie wiem. Jezu, i trzeba było, wiesz, to 40 godzin pracy ludzkiej, żeby dojść w ogóle, o co chodzi. To są dla nas koszty rzędu, no 40 godzin to jest no 3000 zł, powiedzmy, tak? Dla 500, nie? Dla 500 zł, które gdzieś tam byśmy większy przychód wykazali. To jest po prostu rzecz... To jest właśnie to, co mnie pytasz, czy warto wszystko na 100%. Nie musi być wszystko na 100%. I jakby się pogodzisz z tym, to wtedy jesteś zadowolony, że nie wszystko jest na 100%. Nie da się. Ale to jest chyba zdrowe, nie? Także gdzieś tam, no nie mam nic na 100%, no. Niektóre mam jeszcze za mało procent, nie? Ale no to kwestia... No ja takie mam podejście, że tam... Ja mam, mówię ci, w życiu szczęście. Także wszystko jak będzie, to będzie dobrze. To ja się cieszę. Tak, japońska taka filozofia, też cieszysz się wszystkim po prostu. No. Dokładnie. Także... To też jest definicja bogatego człowieka. W sensie takie bardzo fajną definicję człowieka biednego. No, biedny przeciwieństwo bogatego, tak? Biedny jest ten, kto chce być bogaty, tak? Czyli ktoś, kto chce jeszcze coś. Aha. Pamiętam taki wiersz świętego Jana od Krzyża, który nawet jest gdzieś tam u nas na dyplomach, które gdzieś tam za jakiś kurs wydajemy, i gdzieś tam jest jakaś taka linijka: a gdy dojdziesz do posiadania wszystkiego, masz to posiadać nie pragnąc niczego. I to jest taka fajna, to głębokie. Fajna sentencja. No, jest coś takiego, nie? Że masz cały czas niedosyt. Znaczy ten niedosyt jest też dobrze, bo cię może motywuje, ale jeśli on cię powoduje, że ty się frustrujesz tym, że tego nie masz, to jest bardzo chyba no, zgubne na dłuższą metę. Nie? Także ja się cieszę tym, co mamy. No przecież jakbym ja się stresowała tym, że to, co ja chciałam zrobić w 3 lata, zrobiliśmy w 8 czy tam 7, no to jest dużo dłużej. Chcesz indyka, żądaj byka. Że zrobiliśmy i dalej to robimy. I jakby, ciekawe to było, bo ja miałam wiele ofert jakichś VC venturesów, tylko oni wszyscy mieli plany na rok, dwa. A to ja już wyczuwałam, że to nie jest taka branża, to jest branża bardzo, bardzo powoli. I teraz ja się nie zdecydowałam na to i dobrze, bo by mi już ugotowali z tym wszystkim, nie? Już firmy by nie znaczy było. Znaczy co, poczekaj. Czyli miałaś oferty, że ktoś z pieniędzmi wejdzie i da ci pieniądze? Jeszcze raz, bo nie usłyszałam pytania. Nie do końca zrozumiałem to, co powiedziałaś, bo to tak. Użyłaś skrótów. Takie oferty sprzedaży części spółki. Tak? W zamian za pieniądze, tak. Które można by zainwestować w spółkę. Kiedy był to venture capital, no to wiadomo, on chce mieć plan i w ciągu 2 lat najlepiej, żeby mu się to tak udało, że on to dalej odsprzeda, czyli taki bardzo krótki okres inwestycyjny. W związku z tym bardzo wyśrubowane wskaźniki. A myśmy wiedzieli, że w naszej branży to się na tym nie opiera. To się opiera na dużo dłuższym procesie wejścia w buty ludzi, w rynek, znalezienie tych powiązań, wypracowanie tego. I to nie było na 2 lata. No tak, ale poczekaj, ale tak działa rozwój firmy, ale sprzedaż udziałów do kolejnego inwestora działa inaczej. Tam trzeba sprzedać historię, sprzedać wizję. A pewnie, że tak. Tylko wiesz, to się kończyło tak, że oni nie byli w sumie zainteresowani tym, co ja mam jako sedno, tak? Żeby zmieniać, żeby tworzyć jako coś dobrego, tylko takim przepakowywaniem firmy do sprzedaży dalej, co jest oczywiście z drugiej strony słuszne, ale to by nie ucięłoby połowę mojej wizji, które miałam, więc dalej gdzieś tam rozmawiamy, dostajemy nieraz jakieś propozycje, no ale ponieważ ja nie jestem zmuszona do tego, żeby znaleźć tego inwestora, a raczej jest to kwestia, że musi się zgrać jakieś rozumienie tego biznesu z innymi elementami, to ja chętnie z kimś będę współpracować, ale pieniądze nie są tutaj krytyczne, tylko też możliwości realizacji tego planu. A skoro mówimy o pieniądzach, to tak szczerze. No. Czy gdybyś mi dostał jakieś pieniądze, to by przyspieszyło wzrost firmy? Bo ja nie wyobrażam sobie, że gdyby teraz, nie wiem, ktoś dał mi w spadku, czy jako udziałowiec, nie wiem, 3 miliony złotych, to ja nawet nie mam pomysłu, jak mógłbym skutecznie te pieniądze wydać, żeby pozyskać więcej klientów. Nie wiem, nie mam takich pomysłów. Uważam, że wszystkie pomysły, które mam, to jest strata pieniędzy po prostu. Wiesz co,
Tak, byłoby tak, przyspieszyłoby to nam, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek zagraniczny, bo tutaj na początku musisz popełnić milion błędów, tak? Tak. Ja popełniłam swoje błędy w Polsce, ja za nie zapłaciłam z własnej kasy, że je popełniłam, natomiast tam muszę je popełnić, bo nie wiem wszystkiego, tak? I teraz wiadomo, że ja tam posiłkując się dodatkowymi środkami, no mogłabym szybciej dojść do pewnych wniosków, po prostu byłoby to szybciej w czasie i może nie na 100% moje własne ryzyko. To o to chodzi. Na pewno dałoby się to sensownie spożytkować, ale też nie za dużo naraz. Może dla nas to było bardzo zdrowe, żebyśmy tej kasy nie wzięli, wiesz? Bo my byśmy ją wtedy, będąc parę lat temu jeszcze mniej doświadczeni, wydali za szybko, bez sensu kompletnie. Nic by to nie dało, bo musieliśmy każdą złotówkę przez palce oglądać, bo wiesz, mamy IT, IT jest drogie, i teraz nie możesz za dużo produkować, żeby produkować jakichś nowinek technologicznych, tylko nad każdą rzeczą się zastanawiasz, czy to się biznesowo przełoży, bo to jest duży koszt, zrobienie tego czy tamtego w systemie. Więc jakby nauczyliśmy się być tacy bardzo, jak to mówią, lean, nie? Tacy naprawdę bardzo oszczędni i teraz gdybym dostała te pieniądze, to idąc tym tropem, faktycznie może bym je lepiej sposiłkowała, po prostu to jest kwestia dobrego momentu, żeby też nie za dużo to czasami zabija firmę, tak? I pewnie by coś dało, tylko w naszym przypadku to nie mogłaby być mała suma, bo żeby to dało coś konkretnego, to my zaczęliśmy patrzeć na rynek właśnie brytyjski. Tam te inwestycje wyglądają zupełnie inaczej, wartościowanie spółki jest inne. Więc ja raczej bym szukała... Inna jest też konkurencja. Proszę? Inna jest też konkurencja. Zawsze jest konkurencja. No, ale konkurencja w Brytanii, a konkurencja w Polsce, to tak trochę... Co to znaczy konkurencja? My jesteśmy akurat z Taxą na tylu frontach, że właściwie nie ma takiego rozwiązania, bo my nie jesteśmy ani tylko systemem księgowym, właściwie nie jesteśmy systemem księgowym, ani tylko systemem obiegu dokumentów, ani nie wiem, digitalizacji, automatyzacji, ani wymiany. My mamy integrację z bankiem, my sprzedajemy usługi finansowe w ramach platformy, na przykład mamy firmę, która windykuje, u nas sobie klikasz fakturki, zleć, nic nie płacisz, dopiero prowizję. Masz jakby podłączony, jakby nawet niewidocznie, szereg usług dodanych dla twojego biznesu, żebyś ty miał szybciej te pieniądze na koncie. Czyli masz jakieś takie naprawdę przemyślany sposób, więc ja jakby jestem i w branży bankowej, finansowej, i w jakiejś kurcze faktoringowo-windykacyjnej, i dookoła technologicznie mamy różne rzeczy, więc ciężko nawet powiedzieć, że jest taka wprost jedna konkurencja, tak? Więc my możemy z tego ulepić coś troszeczkę w tą stronę lub w tamtą stronę na danym rynku. Konkurencja jest zawsze, to absolutnie. Że tak, ona jest i zawsze będzie, nie? I z takimi budżetami, słuchaj, że jak ja widzę te firmy, to mówię, wow, oni za takie pieniądze to robią i na przykład zapraszają wszystkich na jacht. O, teraz mamy konferencję taką dla księgowych, my jesteśmy na stoisku, oczywiście jakimś tam nie za wielkim, bardziej skromnym, no bo tak oszczędnie, jak to mówię. No a inna firma, która dostała gigantyczne teraz fundusze, wszystkich księgowych zaprasza na jacht. To ja mówię, dawaj, to my się też zaprosimy z nimi na ten jacht. Zjemy ten kawior, szampan. Mówię, kurczę, ten marketing już nie ma na co wydawać tych pieniędzy. Wszystkim kawior, bo szampan. Nie ma pomysłu, na co można by to w ogóle wydać, w jaki sposób. Tylko to jest takie przepalanie pieniędzy, no bo tanio przyszło, no to... No tak, coś w tym jest. Ja chętnie się szampana napiję na tym jachcie, naprawdę. I zobaczę, jak to jest być tak bogatym. Wiesz, czy mi się to podoba? Nie wiem, no zobaczymy. No, nie mam tyle pieniędzy oczywiście, żeby konkurować z takimi gigantami, więc muszę znaleźć swoją niszę, nie? Tylko, że tam jest sporo jeszcze, naprawdę sporo tych obszarów, w które można wejść, nie? Dokładnie, no, tylko ci giganci są gigantami, tak? I pytanie, dlaczego oni są gigantami? No, są gigantami, bo dobre decyzje gdzieś tam po drodze podejmowali w dobrym momencie, bo to jest czasami kwestia w czasie, nie? Może być genialne coś, ale jesteś za wcześnie i co? I nic. I ktoś wejdzie później i rynek już jest wyedukowany i się strzeli, nie? To jest też taka kwestia. Myśmy byli za wcześnie, ja się tego nauczyłam. My nie możemy być za wcześnie przed rynkiem. Ja dlaczego nie mogę za mówić wcześnie? Wprost o robotach. Wiesz? Ale dlaczego za wcześnie jesteście? No przecież to chyba teraz dopiero... Dokumenty. Ale poczekaj, no. Teraz dopiero elektroniczne dokumenty są od stycznia. Wy już macie apkę. Już macie apkę, macie cały system. Ale wiesz, już myśmy można o tym mówili robić. Lat temu 4. No nie? To dobrze, akurat przez te 4... Ale popatrz, tak to byś... weszłoby to prawo, że to jest już legalne i tak dalej, a ty dopiero co byś zaczęła programować sobie platformę? Ale jak ty chciałeś kogoś namawiać wtedy, żeby on zrezygnował z papieru, bo było to możliwe, to on cię uważał za wariata. Rozumiesz? Jak ja im teraz mówię o robotach, no bo to są roboty. No po prostu jakieś algorytmy, mechanizmy, które na przykład, wiesz co robią?
analizują pracę księgowej, co ona robiła z tą fakturą miesiąc temu, dwa miesiące u tego klienta, u innego i same proponują, co zrobić z nią teraz. I to jest skuteczne na poziomie 90%. I pokazuje ci 10%, że tu on nie wie, co zrobić, musisz go nauczyć. I ta technologia jest, myśmy ją testowali, zrobili. I teraz jak mówisz komuś dzisiaj, to on cię uważa za wariata. Nie? No jak to? Robot będzie księgował? To przecież jest chore, nie? Ale no, to nikt nie lubi trzeba być, wiedzieć, rozumieć i się zacząć nikt nie lubi być, no. Że tak powiem, zastępowany przez roboty, tak? Już dawno, dawno temu w Anglii, kiedy wymyślono Krosna, tam Richard Allwright, który gdzieś tam z biednego dziecka, którego rodzice gdzieś tam wysłali ileś kilometrów, żeby z jakimś fryzjerem mieszkał i mu tam sprzątał jako sześciolatek w zamian za jedzenie, tak? Gdzieś tam potem wymyślił jakieś takie Krosna, jakieś takie różne cuda i został najbogatszym człowiekiem w Wielkiej Brytanii. Właśnie dzięki temu, tak? No to były związki, które po prostu paliły te Krosna i paliły no całą tą automatyzację. Do tego stopnia to się posunęło, że za zniszczenie tych robotów, tak jak ty to mówisz, była kara śmierci i wiele ludzi właśnie za spalenie Krosna czy jakichś innych tam, no spalenie, przecież to maszyna jest stalowa, tak? Ale za dokonanie takich zniszczeń przeciwko industrializacji, to były wyroki śmierci, były wykonywane. No dzisiaj mamy Ubera, tak? Dzisiaj mamy całą masę różnych rzeczy. Dzisiaj mamy tych bez... no te ciężarówki, które same będą jeździć, bez kierowcy i tak dalej. I też mamy księgowych, którzy tracą pracę. Bo umówmy się, wiedza księgowa, w sensie księgowość, będzie znikała, bo to będą robić aplikacje albo takie platformy nawet dostarczone przez Urząd Skarbowy. To, co będzie w cenie, to będzie doradztwo podatkowe, to jest całkiem co innego, a nie przeklepywanie faktur, bo każde biuro rachunkowe to jest tak na dobrą sprawę jeden doradca jakiś, który się na tym zna i 20 wklepywaczy faktur. A ja ci powiem, że ci księgowi pracy nie stracą, właśnie się powinna ich rola zmienić. Ja to im opowiadam, bo w Polsce bardzo mi zależy, ta branża jest strasznie cenowo zdumpingowana, strasznie trudno jest tym ludziom, bo są fantastyczni ludzie, bardzo mądrzy, którzy często nie mają żadnych urlopów, pracują po 12 godzin dziennie, bo no, niskie ceny plus bardzo duża ilość przepisów i różnych rzeczy. Ja im mówię, w Wielkiej Brytanii jest ten bookkeeper, jest accountant, tak? Bookkeeper to jest wszystko to, co zniknie. To, co ty mówisz. Accountant jest dalej potrzebny, jak prawnik, nie? Ty pójdziesz tam na kawkę, ale skonsultujesz, jak tutaj, co zrobić i tak dalej, bo to jest dla ciebie ważne, bo to ci daje wartość. Oni nawet by i to chcieli robić. Przecież jak oni studiują, to marzy im się robić coś takiego wartościowego, a potem często robią takie rzeczy bardzo proste. I tak naprawdę to jest, ja mam takie ciekawe bardzo artykuły, jest taka bardzo mądra pani Iwona Bartczak, nie wiem czy znasz, która fantastyczne rzeczy pisze o tej robotyzacji, o strony psychologii i ona mówi, że to jest fantastyczna era dla ludzi, tylko oni muszą to dostrzec, że ich uczono zawsze pracy w fabrykach, bardzo powtarzalnych czynności i wiele osób w korporacjach tak pracuje. Jak im się da te roboty, które właśnie te powtarzalne czynności zastąpią, to nagle oni mają możliwość wrócić do pracy kreatywnej. I teraz się pojawia pytanie, czy oni są na to gotowi, czy nie jest im jednak bezpiecznie niektórym pracować w bardzo powtarzalnych, prostych procedurach, a z drugiej strony, czy oni są na to gotowi, są tak wykształceni, że oni nagle zaczną te kreatywne rzeczy robić, wymyślać, nie? Oni nagle się uwolnią od tego, co zawsze mówili, że nie chcą robić, no bo kto teraz chce robić niby powtarzalne, takie proste rzeczy, jak na taśmie produkcyjnej, nie? I to jest fantastyczne, że nagle można robić te rzeczy takie niestandardowe, tylko że czy ktoś z tego skorzysta, czy będzie chciał, czy go to ucieszy, to też nie wiem, tak? Ale to się dzieje, jak mi właśnie opowiadała, czy tam czytałam, to nawet te roboty często mają swoje stanowisko, wiesz, komputer, tu jest napisane Adam, jest krzesło i oni siedzą z Adamem w pokoju, nie? Także tak się już humanizuje, żeby się ludzie bardziej do tego przyzwyczaili, nie? Tak naprawdę. Także to jest taka dziedzina w ogóle arcyciekawa dla mnie, jak to właśnie, ale to na właśnie przełomie psychologia versus technologia, nie? Że ta technologia wyprzedza bardzo możliwość w ogóle uwierzenia, że to jest na plus.
a nie na minus dla ludzi. No właśnie, odnośnie całej tej technologii, no bo masz całą platformę, no dużo klientów, dużo firm obsługuje się na tej platformie, masz dostęp do danych. Czy nie myślałaś kiedyś, nie wiem, wypuszczać jakieś raporty corocznie o, nie wiem, stanie gospodarki, ile firm ma mniejsze przychody, ile większe, no bo umówmy się, no całkiem ciekawe rzeczy by to były. Ciekawe, że w ogóle o tym mówisz, bo to jest zawsze taki temat, jak wszyscy mówią, to big data, to czy mówić, czy nie mówić, bo to się wszyscy zaraz boją. Więc tak, z jednej strony mamy danych dużo, oczywiście bardzo tam poufności różne zapewnione, audyty na poziomie, wiesz, bankowym, mamy nawet klientów takich z branży finansowej, bankowej, i tam naprawdę u mnie to nawet ja nie mogę tam wejść bez odpowiedniej, wiesz, procedury, klucza, tak, która jest odnotowywana. Muszę mieć zgodę klienta, typu podłączyć się, coś mu tam doradzić, czy sprawdzić, to wiesz, po prostu cała procedura. Druga rzecz to są te takie dane zanonimizowane, gdzie my zrobiliśmy sobie jakiś taki eksperyment, a tak, żeby się chłopaki trochę oderwały od, wiesz, takiego programowania zwykłego, wskaźnik GUS, nie, PKB. I myśmy sobie policzyli na takso. I wyobraź sobie, wyszło nam 98% zbieżności, że ja jestem w stanie ci policzyć ten wskaźnik, ale nie za kwartał, na dzisiaj. Tylko co ciekawe, wyszło nam, że GUS wypłaszcza niektóre takie tąpnięcia, nie? Bo jemu to tam, nie wiem, niewygodne czy coś. U nas wyszły takie troszkę różnice, gdzie oni to wypłaszczyli, znaczy w jednym okresie zmniejszyli, z drugim zwiększyli. Tak, dałoby się to robić. To jest bardzo ciekawe też pod kątem, robimy taką technologię, bo to jest na razie w fazie takiej bardziej dla nas, bardziej R&D. Na przykład tak mi się teraz myśli, to jest cała ta debata, czy po zakazu handlu w niedzielę małe sklepiki mają większy handel, czy nie. No to przecież to, takie tematy, no to mi się wydaje, są bardzo ciekawe, bo wierzyć rządowym statystykom to tak trochę kiepsko. Nie wiadomo, ja bym była w stanie dużo zrobić, na przykład rentowność firm budowlanych, albo w jakiejś tam branży, nie? Kto ma jaką i dlaczego. Dałoby się dużo takich fajnych statystyk, jakby było jakieś na to partner ciekawy, który chciałby z nami współpracować. Mówię o anonimizowanych danych, to znaczy, że ty nie znasz konkretnego klienta. To są fantastyczne. Nie, po prostu rzeczy. Obmyśleć procedury i żeby raz na miesiąc zadać kwerendę do baz danych i żeby się wygenerował jakiś ładny wykres, nie? Tak. A drugi kierunek ciekawy, przyszłościowy, to jest tak zwany taki data-driven marketing. To robią często sklepy internetowe, nie? Że ci podpowiadają, kup to czy tamto. Ale my tu mówimy na poziomie takiego biznesu innego. Na przykład, że system ci wykrywa, że nie wiem, płacisz za dużo za ubezpieczenia, nie? Bo jemu wyszło, że w twojej branży gdzieś tam ktoś inny ma inne stawki i on ci sugeruje. Tak naprawdę może ci zaproponować oferty, ale to nie jest taka sprzedaż jak teraz, że tam dzwoni ktoś z banku, tam dzień dobry, kup pan to i ty się wkurzasz, w ogóle go olewasz, tylko raczej rozwiązuje twój problem. To znaczy pokazuje ci realną korzyść z tego, że możesz zmienić, ty się zgadzasz na to, że chciałbyś faktycznie zobaczyć tą lepszą koncepcję na tą jakąś tam usługę i wtedy system ci to proponuje, no bo ma podłączonych jakichś tam dostawców usług. Ja już sobie to ciekawych kierunków, nie? Wiesz co, ja już sobie to wyobrażam, rejestruję fakturę, nie wiem, za biuro rachunkowe czy za prawnika, enter, a tam napis. Czy jesteś pewny, że chcesz z niego skorzystać, ponieważ 93% naszych klientów płaci taniej za prawnika? No, to jest pewne niebezpieczeństwo, nie? Że cena nie jest jedynym wyznacznikiem, nie? O ile w sklepie internetowym masz te same buty i cena jest inna, to wiadomo, wolisz tańsze. To tutaj jest to takie, że naprawdę musiałby to być dobrze przygotowane, żeby te takie inne elementy, nie? Bo przecież lekarza nie bierzesz najtańszego, nie? Nie idziesz do najtańszego lekarza, idziesz do najlepszego. Tak samo prawnik czy księgowy, ta cena wcale nie jest tutaj... To zależy. Ja akurat idę do najtańszego, bo akurat akurat się złożyło, że on za dużo pieniędzy nie bierze, tak? Ale to jest jedyny dentysta, do którego mogę iść o 23:30. A no widzisz, ale to jest jakiś inny element, a nie tylko ta cena, nie? Dokładnie. Nawet nie wiem, ile tam płacę. Bardzo duży potencjał, tak jak Google ci podpowiada, bo wie, co szukałeś, tak, co ci może podpowiedzieć, typu on ci wykrył, nie wiem, że zatrudniłeś pracownika i samochód zaraz będziesz kupował, nie? No i się tam zaproponuje, że to i tamto, no tylko to musi być jeszcze bardzo mądrze dopracowane, żeby właśnie ta cena nie była jedynym wyróżnikiem i żeby nie dzwonić w wielu przypadkach niepotrzebnie, czy żeby tą ofertę, bo wtedy i klient ucieknie. Ja pamiętam,
tam. Nie, no bo właśnie to jest chore. No, wracałem kiedyś. Klientów, to nie, to do tego my nie dążymy. Wracałem kiedyś z jakiejś innej strefy czasowej i wziąłem sobie hotel w Katowicach. Na booking.com miałem taki 4 czy 5 gwiazdkowy hotel za 140 coś złotych. Mówię, biorę, tak, okazja, super okazja, okej, skorzystałem. Godzina 14, loguję się do recepcji, kładę się na fotel, tam wchodzę do pokoju. Położyłem się spać, już usypiam, wiesz, już taki super, taki stan, gdzie jeszcze jesteś świadoma, ale już śpisz, wiesz, ten taki najfajniejszy moment, tak? I nagle dzwoni telefon pokojowy i wstaję taki, biorę ten telefon, słucham i w procedurze trzeba tam po godzinie od zameldowania się zapytać, czy wszystko jest w porządku. Ty już zasypiałeś, tak? Nie, no właśnie, nie, mnie to irytuje, a propos irytowania, jak mnie irytowały niektóre biura rachunkowe, dlatego je zmieniliśmy, tak, irytują mnie ci telemarketerzy, te wydzwaniania, więc jak ja bym miała klientowi coś sprzedać, to ja raczej nie ja jemu sprzedam, tylko jemu pomagam kupić i to tłumaczę, bo do nas się zgłasza bardzo dużo firm typu usługi finansowe, takie czy inne, leasing, factoring i tak dalej, mówię, to nie ja wam mam pomóc sprzedać, to ja mam pomóc klientowi kupić, to znaczy wiedzieć, kiedy ma problem, że on szuka rozwiązania, to jest ten moment i on sam ma zdecydować, że on szuka i chce kupić. Dokładnie, trzeba być snajperem, a nie strzelać z pistoletu maszynowego, tak? Na nóż coś się trafi. Tak jak widzisz, to my mamy tych kierunków naprawdę dużo jeszcze do eksploatacji, co czasami nie jest wcale fajne, bo masz za dużo alternatyw, a najlepiej się na czymś koncentrować, nie? Więc mamy takie tematy przyszłościowe, gdzie tam sobie powolutku je rozwijamy, czekamy na dobry moment albo jakiegoś super partnera, a część, która jest taka na froncie, która sobie tam działa też do przodu, nie? Jasna sprawa. Gosia, wielkie dzięki za rozmowę. Już czas szybko mija, super się rozmawiało. Na koniec powiedz nam w takim bądź razie, co dalej? Co będziesz, chcesz podbijać obce kraje, czy z tą platformą, czy masz jakieś inne super tajne przedsięwzięcia? Bardzo ja też dziękuję za rozmowę. Bardzo się ciekawie rozmawiało, nawet nie zauważyłam, że tak szybko czas minął. No zapraszam Was teraz do Londynu. Jakbyście kiedyś byli, to do nas gdzieś tam się kręcimy. Mamy targi w Londynie na początku maja. Można do nas wpaść. To jak najbardziej. Ten rok to jest pod właśnie Taxo Global, jak ja to mówię. Zobaczymy następnym, jakie to dało możliwości. My w tym roku po prostu szukamy, wchodzimy w buty ludzi i patrzymy, jak możemy im pomóc. A potem, co będzie w przyszłym roku? No my w Polsce też bardzo mocno się rozwijamy, różne fajne tutaj rzeczy robimy. Mocno się nastawiamy na obsługę spółek, tak? Czyli tych takich jednak bardziej wymagających klientów większych, bo dla nich tutaj najmniej jest opcji w Polsce. Ja bym bardzo też chciała trochę zmienić tak mentalnie też tą branżę, pomóc ludziom trochę tak w edukacji też, jak to wszystko powinno, jak ja to widzę na przykład na rynku brytyjskim, co można od nich wziąć. Oni od nas też mogą. Ja bym od nich wziął zeszyt z myszką Miki. Kiedyś mi kolega pokazywał swoją książkę przychodów i rozchodów, 16-kartkowy zeszyt z okładką z myszki Miki i to była jego książka przychodów i rozchodów. Prowadził działalność 4 lata, a miał zakreślone 6 stron. No to pięknie, skutecznie sobie poradził, bo myszki Miki już nie poprowadzisz, nie? No u nas już nie, u nas musisz mieć elektroniczną myszkę Miki. Ale powiedz a propos Brexitu jeszcze i tych Brytyjczyków, bo masz też pewnie duże doświadczenia tam, nie? Ja dopiero zaczynam, ale obserwuję ich i to nie jest tylko problem z Brexitem, to ich taki trochę brak zdecydowania, odciąganie wszystkiego w czasie. U nich teraz w kwietniu weszły takie przepisy Making Tax Digital, czyli idźmy w tą elektronizację. Jak ja czytam ostatnio raport, któregoś tam kwietnia, miało się zarejestrować ileś tam milionów podmiotów, a do tego całego Making Tax Digital, a zarejestrowało się 4%. I wszyscy wierzą, że oni już to 3 razy przesuwali w czasie, bo to miało być 2 lata temu. I wszyscy wierzą, że znowu się uda to jakoś tak przesunąć, że niby chcemy, ale nie chcemy, niby możemy, ale nie do końca. Jak z tym Brexitem, nie? Więc Polacy pod tym kątem to mają raz po ciachu, 2 tygodnie wchodzi coś, tak. Działaj. Nie umiesz, zmiana VAT-u, dokładnie. Sorry, przekonacie. Tak. Nie szanują nasze władze, naszych obywateli, tak jak tak, w Anglii. Tak, chociaż tam może szanują do przesady. Tak, taka edukacja, wysłanie trochę tych urzędników tam, albo cokolwiek w tym stylu, to byłoby też fajne. Ja się cieszę, że wy takie działania też robicie z ludźmi, te edukacyjne, nie? Bo to jest jednak ta mentalność, że ten człowiek nie ma tych kompleksów,
że jest otwarty, myśli i tak dalej. To jest w ogóle chyba jedno z ważniejszych. Staramy się. Ostatnio jedna pani urzędnik, którą odwiedziłem w Warszawie w urzędzie jednym, takim dosyć wysokim, napisała protokół, bo tam jakieś robiłem ksera, nie ksera, jakieś takie różne rzeczy i czyta mi ten protokół i na żądanie kogoś tam, a ja mówię, jakie żądanie, jak grzecznie poprosiłem, nie? Ona mówi, no ale to według KPA. No dobrze, ale ja tak tylko grzecznie proszę. Czy dałoby się zastąpić to żądanie czy na prośbę? No nie dała się przekonać. To jest inna kultura. Ja bym sobie życzyła, żeby trochę sobie zaczerpnęli z tych takich nowych pomysłów. Byłoby nam łatwiej. No ciekawe jest to, co mówisz, że przyniosłeś te firmy do Polski. To może na inną rozmowę, nie? Ale tak, no... Tam kultura jednak podatkowa jest łatwiejsza, ale może w Polsce są lepsze inne partnery. Gosia, to ja ci tylko powiem dwie powody, dlaczego to przeniosłem. Po pierwsze, zmieniła się definicja zagranicznej spółki kontrolowanej, więc to był taki powód do przemyśleń. A dwa, akurat tak się złożyło, że kupiłem w Polsce spółkę, która ma uczelnie, a uczelnie są zwolnione z podatku, więc... No, to rozumiem. Wszystko ma swoje, że tak powiem, powody, nie? No, więc to wszystko się ładnie ułożyło. Dużo tematów ciekawych i myślę, że tak wracamy kołem do tej edukacji i do ludzi. Tak naprawdę ludzie tutaj są najważniejsi, ich mentalność i to wszystko potrafi zmienić, a jakieś tam opory i tak dalej, no to po prostu zgadza czas. Się. Okej, Gosia, dzięki wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że nas w Warszawie odwiedzisz z jakimś wykładem dla naszych studentów. Ja wrzucę piwo do lodówki, żeby na ciebie czekało, do naszej integracji. Z przyjemnością. Także dziękuję bardzo, bardzo miło się rozmawiało. Pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się, pa, pa. Cześć.